Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Far Cry 3 u mnie na kanale. Startujemy naszą przygodę z miejsca praktycznie, gdzie skończyliśmy. Nagrywamy to dzień za dniem. Ostatnio mamy troszeczkę niedobory kasy, więc znowu musimy zacząć rozglądać się za skrzynkami. I tak, nawiązaliśmy kontakt z Samem, czyli kumplem Willisa? Williego? Willisa chyba tak mi się wydaje. I teraz, no cóż, trzeba by zacząć współpracę z nim na dobrą sprawę, żeby dobrać się do Hoyta, mordercy jednego z naszych braci, bo drugiego, czyli, znaczy pierwszego, czyli Vasa, mamy już za sobą. Jesteśmy już bardziej tutaj, jesteśmy bliżej finału gry, powiedzmy. Teraz jakby opowieść zacznie już iść w stronę końca, po prostu. Nie będzie już tutaj żadnych raczej wątków dziwnych pobocznych, ale nim ruszymy, mamy jeszcze tutaj zadanie poboczne. Tak więc tym się teraz zajmiemy. You look like you want to shoot something, but got nothing to shoot. That's gotta be about the strangest hello I've ever heard. Zito, I adopt lost westerners and give them jobs. You should have seen the last four I helped la. You see where I'm standing? This is as close as I get to the island. Not healthy in there. But if you're running around, you can grab me some things. Where does the shooting come in? Up to you la. When the pirates wrecked my boat, they stole some valuable things. I only want three of them back. Wyjątkowo dziwna misja jak na Far Cry'a. Znaczy, normalna. Właśnie wiecie, normalna i przez to dziwna jak na Far Cry'a. You can pull my papa's wristwatch from his ass and he'll never wake up. But don't worry, he's not in his ass. Uroczo. The next guy, he gambles. Hangs out with the poker guys. He's got my mama's necklace. The third guy, he's mean. You watch out for him. He's got my lucky fillet knife. It's got a rosewood handle. Idiots using it to kill people, lad. I'll see if I can get them back. Good luck. No dobra. Trzy rzeczy do zdobycia, co? Znaleźć hazardzistę. Na szczęście chyba wszystko jest w okolicy. Na szczęście, wiecie, już pewnie zauważyliście, te misje przeważnie nie każą nam chodzić zbyt daleko. Przeważnie, a tutaj mamy Sama, to może znajdziemy go na później. Gdzie jest ta cholerna skrzynka? Ha, no nic, nieistotne. Przeżyjemy bez niej. Tak, jako że wydaliśmy ostatnio kasę na broń, teraz nam troszeczkę jej brakuje, a więc znowu trzeba zacząć zbierać ten cały szajs. O, okej, okay. Bardzo rozmazany plakat. Cześć. Hey, you wanna buy stuff? Very cheap. O, tanio, moje ulubione słowo. Necklace for sale. You took it off a boat. Maybe, but very expensive. Of course. What's the price? Too much. Dzięki. Trade instead. Good at poker? The guys in there, they're sharks. Take all my money. I wanna make them pay. Zadanie w zadaniu. I want my $300 back. I want to make them cry. You make them cry. Then I give you old necklace. A super. W sumie, dobra, tamten gościu powiedział, że nie chce się zbliżać do centrum wyspy dalej niż tamto miejsce, gdzie stoi. Serio? Nie mógł pograć z paroma gościami w karty? My musimy to robić. Miał być strzelanie, w sumie wolę strzelać niż grać w karty. Yo. Nie mam hajsu. $500, come on, dobra, idziemy opchnąć jakiś szajs. Na szczęście wielu skór już nie potrzebujemy. Chyba w sumie jesteśmy już rozwinięci tak, że potrzebujemy teraz tylko, wiecie, tych rerowych zwierząt do ogarnięcia sprawy. No, potrzebuję $500. Mam 300. Dobra, więc tak, sprzedamy śmieci. 400. Liście zostawimy. I teraz tak, dingo się już nie przyda, definitywnie. Z kozłami mam problem, więc kozła zostawię. Świńska, świni już definitywnie nie potrzebuję. Dingo won. Mogło być to jakoś tak ogarnięcie, w sumie segregować, a nie tak jakoś, nie wiem, porozrzucane wszystko w cholerę. 460. Pantera, warana nie potrzebuje definitywnie. Kazuarów też niekoniecznie. Dobra, krowę też opchniemy. O, dobra, mamy 500. No, obym tylko wygrał. Mamy jedną szansę.
Dobra. Siema panowie. W co gramy? Macao, pasjans? Potwory pojedynków? Może być też poker. Lubię takie właśnie małe szczegóły, w sensie wiecie, nie wiem, gra nie zaczyna się jakoś brzydko z automatu, tylko ma fajną animację tasowania kart, rozrzucania ich. To wiecie, to bardzo buduje klimat. Co my mamy? Kuźwa, nic nie mamy. Czy ja chcę ryzykować? No dobra. Never this lucky. Jezu, nareszcie. Ja dosłownie to wytnę, może zostawię, nie wiem, ostatnie rozdanie czy coś takiego, żebyście mieli pojęcie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale myk polega na tym, że musicie ograć ich trzech gości na 2000 dolarów, czyli wygrać całą ich kasę. Gra oczywiście jest tak sprytnie oskryptowana, że na ostatnie rozdanie przeważnie wasz przeciwnik ma jakieś karty, ewentualnie to moje szczęście po prostu. Tak więc siedzimy tutaj bite 20 minut. Zabawa. Did you win? Did you make them cry like little girls? I won. They're crying. Good job. Now I go back in and beat them. Okej, fajnie. To czemu ja miałem wygrać dwa kafle, skoro ty... skoro wziąłeś 300 ode mnie. Człowieku, 300 miałem od początku, nie musiałem się z tym pieprzyć. God damn it, gro. God damn it. Dobra. Teraz musimy uderzyć za wioskę, z tego co widzę. Broń w dłoń. Czy mam wejść do środka, czy nie? Na szczęście. Nie spodziewałem się, że będę musiał go zabić. Myślałem, że ten. Myślałem, że raczej ten. Będziemy musieli gadać coś, jakieś. Nie wiem, deal robić. Cześć, łap granat. O, super, tu był płot. Nie widziałem tego płota. God damn it. Niezbyt dobry start strzelania na tej serii odcinków. Niezbyt dobry. Cześć. Dobra, panie, co tu masz? Ukradnij zegarek pijakowi. To był pijak, tak? Ja go ukradłem. Nie jestem pewien, czy... obmacanie czyjś zwłok po wpakowaniu mu, nie wiem, połowę magazynka z SMG. Wow, fajna poza, kolego. Można nazwać kradzieżą. I 100 metrów do przebiegnięcia. Of course. To jest chyba ogólnie najdłuższa misja poboczna w grze. Najbardziej rozbudowana. Hawk. Bo mamy zło oczywiście i zło i psa dodatkowo. Mam zajebisty pomysł. Dobry pomysł? Psa nie będę skurować, bo po co? Nie ma co bezcześcić jego zwłok. Co chciałem mieć, to już miałem. Tak, Liv, pozdrowienie dla ciebie. Tak, właśnie do mnie napisałaś w tym momencie. O, proszę, jest i nóż. Uroczo. Dobra, słodko, lecimy dalej. W sensie, wracamy do wioski. Myślę, że od momentu zakończenia tego zadania ogramy sobie może jeszcze 10 minut, dogramy sobie jeszcze 10 minut odcinka. Nie mam pojęcia, ile po wycięciu gry w pokera tego zostanie. Yo, frajerze, łapaj swoje graty. Hey, I got your stuff back. It's not shit, lad. Man needs a connection to his past, or his future is shit. Yeah,
This is for your help. Anytime. Hey, see you later, alligator. I'm going before those pirates come looking for me. Good luck. Deep Quest, jak nic. Ale jeden z normalniejszych, nie wiem. Myślałem, że potem nim zacznie pieprzyć te przedmioty, albo nim spali je na naszych oczach, bo to wiecie, to Far Cry, dwa razy nie mówić. Dobra, generalnie dostaliśmy troszkę hajsów. Czy my możemy coś z tym zrobić? Incydent na Astrid. Nie wiem, randomowy, nie wiem, no, jakaś randomowa notka w dzienniku. Dobra, więc tak, opchniemy dziadostwo. I widziałem, że mam tutaj nowego Shotiego. Spas. Wygląda słodko. Chcę to. Możemy to jeszcze dostosować? Dobra, to oczywiście tak, podmieniamy za starego shotguna. I zobaczmy, co możemy tutaj. Powiększony magazynek. Of course. Bardzo chętnie. Proszę. Noktowizor, celownik, celownik, krótko, kolimator. Nie jestem pewien, czy shotgun w ogóle potrzebuje celownika. I teraz... kolimator? Niech będzie. Kuźwa, to jest ten okrągły. Może ten? I machniemy sobie na jakiś cool kolor. Niebezpieczeństwo. Jestem niebezpieczny, tak mnie nazywają. Ten shotgun mi pasuje. Wiecie, troszeczkę szkoda, że na przykład nie możemy sprzedawać starej broni. Chociaż w sumie patrząc po tej logice, że dostajemy brońki za odblokowywanie wież za darmo, no to nie miałoby to totalnie żadnego sensu. Okej, więc mamy nowego Shotiego, dobra. Pogadamy z Samim. Co tam? Komu się na chatę włamujesz, staruchu? Being around all these criminals, it's too much. It is so easy to fool them. Everybody thinks I am a bad guy because I come from Germany. I was promoted because of an accent. Sit. Now, what is the mission? Wpierdol. I want to kill Hoyt. Scheiße. Wait. You're Jason Brody, yeah? You finished our fast. Zrobiłem to parę godzin temu, więc naprawdę szybko się te informacje rozchodzą. We must hide you. Hoyt will blow you into a thousand sztuka. Co to sztuka? You have become a victim of your own success, yeah? The natives attack Hoyt now. He has put up defenses. We must sabotage his organization or killing him will be useless. Yet Hoyt doesn't know what you look like. Only about seas. No tak, nasza epicka dziara mocy. Shit. What are you thinking? Ubierz bluzę z długim rękawem, to na początek. Elidist, you must enlist with the privateers. Dalt, no arguments. This is a two-man operation. Won't I need you on the inside? First things first, you must look the part. How? With steel uniform. The new recruits are brought in and processed down by the docks. Find a recruit. Make sure nobody recovers his body. Won't steal his gear. Contact me on this frequency afterwards. Jak raz przynajmniej ktoś dał nam swój faktyczny numer telefonu, zanim zaczął się z nami kontaktować. To progres. I tak, teraz... tu właśnie pojawia się ta drobniutka wada teraz. Mianowicie, tak jak wcześniej spotykaliśmy się z wieloma barwnymi postaciami. Tutaj mieliśmy Denisa, tutaj mieliśmy Citrę, tutaj mieliśmy doktorka Earnharta. Wiecie, były postacie. Jeszcze mieliśmy tego gościa od Min i Willisa oczywiście też mieliśmy. To teraz do końca gry praktycznie będziemy bujać się tylko i wyłącznie z Samem. I Sam jest spoko postacią, jest odpowiednio szalony i przerysowany jak na tą grę. Ale to jedna postać. A zostało nam jeszcze... Nawet zaraz będę wam w stanie powiedzieć, ile dokładnie misji nam zostało. Misje główne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 misji. Tak więc... A w sumie do góry mam numerek, na chuja to liczę. No, tak więc 11 misji. Opierając się na znajomości jednej postaci.
I dobra, tutaj faktycznie jakby trzy ostatnie misje to jest jakby jedna wielka misja zlepiona w jedną i to jakby wiadomo troszeczkę tutaj przebija tą monotonię, ale jednak do tej pory wiecie, działaliśmy na wielu różnych postaciach. Teraz już tak nie będzie. Dobra, czyli musimy włamać się do bazy rekrutacyjnej Hoyta. Z jakiegoś powodu musimy mieć konkretnie mundur żołnierza. Mimo tego, że żołnierze wchodzą wszędzie po tej wyspie, nie możemy ukraść pierwszego lepszego. Nie, musimy mieć mundur tego jednego konkretnego żołnierza z obozu rekrutacyjnego. Obowiązkowo z długim rękawem. Mimo tego, iż większość mundurów ma tutaj długie rękawy. To nie już, wiecie, czerwoni podkoszulkowcy Wasa. Dobra. Furę zostawimy tutaj. Lepiej nie podchodzić bliżej. I teraz generalnie przed nami... No właśnie. Najbardziej przejebany moment skradany w grze. W sensie to jest, wiecie, jeden z tych momentów, gdzie jeśli... No właśnie. Póki nie dojdziemy do punktu fabularnego, nie możemy ani nikogo zabijać, ani nikt nie może mieć nawet połowy wrażenia, że nas widzi. W sensie, wiecie, wchodzenie, wychodzenie podczas tego, jakby, wiecie, ładowanie się tego paska nie wchodzi w grę, bo to już jest zauważenie, tak? Więc, no... Bardzo konkretna misja. Zapewne będę musiał tutaj troszeczkę powycinać, bo... No, sporo manewrowania tutaj czeka. Na szczęście większość wrogów jest oskryptowana, bo oczywiście jeśli oni poruszaliby się niezależnie, tak jak poruszałem się normalnie, bylibyśmy... Mielibyśmy przerąbane. I moglibyśmy, wiecie, po prostu utknąć sytuację, gdzie nie mielibyśmy szans na progres. Bo gościu po prostu chodziłby po okolicy sam z siebie. Oj, to był błąd. Kuźwa, z takiej wysokości. Ja bym z tego zeskoczył. I nie zranił się. Dobra. Roll out. Przy okazji oczywiście okradniemy miejsce absolutnie wszystkiego, bo tak jak mówiłem, teraz potrzeba nam troszeczkę kasy. Czy ja mogę ich zabijać, czy... Czekajcie. Skitrać się gdzieś. No może w sumie tak. Skitramy się tu. Za tymi skałkami. Pierdolniemy tam kamieniem. Jep. Kurwa, brawo Jason, ale... jak fajnie, że mam ten celownik, tą kropkę po środku ekranu. A Jason bardzo sprawnie, kuźwa, ignoruje... Dobra, rzuca to troszeczkę inaczej, no nieważne. Lecimy. No nic. Wiecie, jest głupie, ale działa to nie jest głupie. Tego się trzymajmy. O, cześć. Bo chyba gra... Tak, gra w ogóle zabrała mi możliwość wyciągnięcia broni, nie? Żeby nie zrobił tutaj rozpierducha i nie zhaksował jakoś dziwnie gry. No, tak. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Wrócił się, pomięte papierosy, super. Jak ty chodzisz, kolego? Dobrze chodzisz, tego co widzę. Czy ty pójdziesz po prostu? O, świetnie, dobra. Roll out, lecimy. Kucni, no kuźwa, kucam cały czas, mam się skradać do cholery jasnej, tak więc no... Jak to inaczej widzisz, gro? To jest ewidentne miejsce schowania się. Czy on będzie wracał? No, się przekonamy. Oby nie boleśnie. No, i właśnie prawie zostaliśmy zauważeni.
pięknie. Za plerami. Tak, gra cały czas spamuje tutaj. To jest właśnie, nie wiem, dziwne jest ten, aby ten ekran celów misji. Wiecie, nie wiem, co dwie minuty wyświetla nam, że hej, zrób to. To nie jest tak irytujące jak tutoriale w Assassin's Creed 4 na przykład, albo Assassin's Creed 3. Ale dalej, wiecie, skoro robię tą misję i mam już marker na ekranie, myślę, że nie trzeba by mi mówić więcej. Dobra. Czy ty się cofniesz, kolego? Jeśli słyszycie w tle pianie koguta, wybaczcie, jest godzina kuźwa 15, więc nie mam pojęcia, czemu ten zjebany ptak drze mordę. Biegnij. Dobra, pobiegł. Nie mam pojęcia, czy będzie to słuchać na nagraniu. Mam cichutką nadzieję, że nie, ale whatever. Nie narzekałbym, jakby gra rzuciła mi checkpoint. Naprawdę nie narzekałbym. Hajs jest mój. Wiecie, po prostu niszczenie jakby, nie wiem, operacji Wasa na każdym kroku, w sensie, nie wiem, o, zostawili tutaj, nie wiem, dychę, pewnie to była dycha na narkotyki, zabierzmy im ją. Ha, transakcja narkotykowa nie dojdzie do skutku. Nie bez tej dychy. Dobra. Mamy checkpoint. Czemu się nie odwracasz, palancie? O, dobra, odwrócił się. Po prostu, nie wiem, kursor się zbagował najwidoczniej. Chodźmy ścieżką zwłok. Zawód odpadem. Oczywiście gra narąbała tutaj jakiś tych... jakiegoś, nie wiem, jebaństwa do zbierania. Tego nie jestem w stanie podnieść, bo... no... bo nie mogę zabijać. Boczkiem. Dobra. Ci gorsza. Czyli najwidoczniej ten pasek może się pojawiać. Byłem przekonany, że nie może, bo to z automatu oznacza wykrycie, ale okej. Okay. Dobrze, że chociaż raz się pomyliłem. Znaczy, no, mylę się często, ale przeważnie, wiecie, w negatywnych kwestiach mam rację. Myślę, że dojdziemy do kolejnego checkpointu i zakończymy sobie odcinek. Mam dwóch frajerów. Apteczka za free. Tak, ja widać, że dla osób z bardziej czułym wzrokiem jest przygotowana, czujnym wzrokiem jest przygotowana bardziej sneaky ścieżka gdzieś tam za plecami wrogów i tak dalej, żebyśmy nie musieli ich wymanewrowywać ręcznie. No, mamy gościa z wielkim kałachem, of course. Nie odwracaj się. Błagam, nie odwracaj się. Dobra, mamy punkt kontrolny. Dojdziemy do jakiejś bezpiecznej strefy. Na przykład tutaj. O, nowy cel, wejść na statek Hoyta. I tu myślę, że sobie zakończymy. Ten odcinek pewnie i tak już trwa dość długo przez tą sprawę z pokerem. Więc dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Far Cry 3 u mnie na kanale. Strzeleczka.